Cześć, witam Was serdecznie z Teatru Druga Strefa w Warszawie przy ulicy Magazynowej 14a. Jest to pierwszy odcinek w 2021 roku z cyklu Rozmowy na Magazynowej 14a. A dzisiaj moim i Waszym gościnią jest królowa polskich seriali Ilona Łebkowska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ilona, powiedz naszym oglądaczom, jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś pisać scenariusze? To jest historia bardzo zabawna w gruncie rzeczy, dosyć długa, ale postaram się opowiedzieć ją w skrócie. Zaczęło się to od tego, że jak kończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, miałam tam bardzo bliskiego kolegę, który miał pewien poważny problem sercowy. Otóż jego dziewczyna wyjechała z rodzicami za granicę, bo ojciec tam dostał pracę i w czasie tej pobytu za granicą, no tam chyba jednak po prostu postanowiła przerzucić się na jakiegoś innego mężczyznę. I mój przyjaciel to strasznie źle znosił. Jako że ta zagranica to była zagranica niesocjalistyczna, więc w ogóle już wtedy pojechanie tam i nawet telefonowanie w tych latach, końcówka lat 70. było trudne. Więc on tam do niej próbował dzwonić, żeby ten związek uratować. I potwornie nastukał w rachunek telefoniczny. No to były jakieś astronomiczne kwoty. Jak przyszedł rachunek, matka najpierw dostała lekkiego zawału, a potem powiedziała, że on to musi odpracować, bo to była po prostu straszna suma. No i jako że wtedy nie było tak łatwo znowu znaleźć sobie taką dorywczą pracę, to on znalazł pracę jako statysta w wytwórni filmów dokumentalnych na Chełmskiej i dzwoni do mnie i mówi: Ilona, kurde, ja muszę z tą pogadać, ty mi musisz poradzić, wiesz, tego, chodź tu, przyjedź na tą Chełmską, tu się nic nie robi, tu się tylko czeka, wiesz, i po prostu, no pogadamy tu spokojnie, bo po prostu ja nie wiem, jestem w ogóle kompletnie w, no, tragedia. Więc ja pojechałam, siedzieliśmy na takiej ławeczce, która już nie stoi, bo w tej chwili tam jest automat do płacenia za parking, ale tam siedzieliśmy sobie przed tym budynkiem obecnie dźwięku i rozmawialiśmy. I tak biegali różni tacy ludzie w jeansowych koszulach albo marynarkach. Ci w marynarkach to byli ważniejsi, w koszulach to był taki niższy staw. I jeden taki się zatrzymywał co pewien czas przed nami i tam coś zagadywał. No i po czym się okazało, że trzeba jechać na ten plan. No bo ja tam byłam zarejestrowana też jako ta statystka. Ubrali mnie w jakieś straszne łachy, wsiedliśmy w autobus, pojechaliśmy na budowę osiedla Ostrobramska obecnie. I, no i my z kolegą stoimy przy jakimś koksowniku, jakieś fundamenty tu są wymurowane i rozmawiamy cały czas. W ogóle mnie nie obchodzi, gdzie ja jestem po prostu, bo ja jestem w sprawie mojego przyjaciela, który ma problem sercowy. I w pewnym momencie ten jeden w tym garniturze jeansowym podszedł do mnie i mówi: chodź. Chodź do mnie, chodź ze mną. I zaprowadził mnie przed oblicze reżysera, którym się okazał być Andrzej Wajda. Ten plan to był plan filmu Człowiek z marmuru. I to była scena z gorącą cegłą. Zapytał mnie: może być? Wajda powiedział: tak, tylko ją przebierzcie. Przebrali mi jakiś drelik, dostałam berecik, ale chyba potem mi zdjęli ten berecik. Postawili na takim rusztowaniu i tam była napisana tablica rekordu i ja mówiłam: start. Jest taki moment, kiedy jestem sama na ekranie i mam umowę komentator rekordu, do dzisiaj ją trzymam. No i potem ten w garniturze, który się okazał być Witkiem Holcem, ojcem aktorki, także i partnerem ówczesnym też aktorki, czyli Joasi Żółkowskiej. No i on mówi, że jest jakiś film, który się będzie kręcić i może ja mam czas, to bym też chętnie. Najzabawniejsze jest to, że się pytali, czy człowiek umie pływać i czy zna języki obce, bo był to barwy ochronne. Rzecz działa się na obozie językowym, a scena była między innymi kąpieli nago w Świdrze, gdzie jest tak do połowy łydki wody, więc ten umiejętność pływania nie była tak za bardzo potrzebna. Ale no i tak mi się spodobało na tych planach filmowych, że po tych studiach, jak przeczytałam na tablicy ogłoszeń na wydziale ofertę pracy z wytwórni filmów dokumentalnych w pionie kierownictwa produkcji, to się natychmiast zgłosiłam. Okazało się oczywiście, że dyrektorką wtedy produkcji wytwórni była kobieta, która bardzo nie lubiła kobiet w produkcji, więc rzucała mi kłody pod nogi jak mogła. Niemniej jednak tego bakcyla chwyciłam i jak się okazało potem niedługo później, że jestem w ciąży i tak dalej, to w czasie urlopu macierzyńskiego napisałam pierwszy scenariusz, poszłam na studium scenariuszowe i w ten sposób przez zakochanego nieszczęśliwie kolegę zostałam scenarzystką. Dobra, czyli tak, skończyłaś Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, potem skończyłaś podyplomowe studium scenopisarskie w filmówce łódzkiej. Tak, tak.
A potem pracowałaś, to wiem z internetu, w pewnym przedsiębiorstwie transportu i spedycji przemysłu mięsnego. Jak to się stało? Nakaz pracy. Był taki czas za socjalizmu, takie ważne dla gospodarki wydziały, a zarządzanie, jak widać, zostało za taki wydział uznane. No było tak. Tak, to miały nakaz pracy i ja nie mogłam tak sobie od po prostu nie pracować w zawodzie. Nawet jak dostałam paszport, pamiętam, wyjeżdżałam gdzieś za granicę, jak kilka lat to było już po skończeniu studiów, to rodzice moi musieli podpisać weksel, że jak nie wrócę, to oni spłacą ojczyźnie ludowej za moje studia. Za studia, tak. Wiem też, że pracowałaś przez chwilę w Teatrze Ochoty. Nawet taki parę dobrych lat, tak. Bardzo z sentymentem ten okres wspominam. Wszystkich oczywiście, którzy pamiętają Teatr Ochoty z lat 80. serdecznie pozdrawiamy. Ja jestem też wychowankiem Janka i Haliny Machulskiej. No proszę. Więc trochę tak ta nasza mafia ochocka jednak się cały czas gdzieś ja ocieramy. Ja do dzisiaj ciągle kogoś spotykam. Ja już nie mówię o tym, że się przyjaźnię z Tadziem Chudeckim, że Małgosię Bogdańską dobrze znam. No i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście też ten okres pracy w Teatrze Ochoty bardzo miło wspominam. Ilona, miałaś też taki epizod w życiu, byłaś nauczycielem w liceum, nauczycielką. Tak, i to się zgłosiłam sama, bo ja mam w sobie taki gen troszeczkę społecznikowski. I jak przeczytałam w gazecie, że w warszawskim liceum imienia Poniatowskiego zostaje uruchomiona klasa o profilu kulturowo-językowym i że poszukują tam nauczyciela do nauki przedmiotu film i kultura filmowa i nie mogą nikogo znaleźć, bo ktokolwiek tam się dowiaduje o tę pracę i informują go, jakie to są pieniądze, to mówi, że dziękuję uprzejmie, ale za takie pieniądze to nie. Więc ja, jako że już wtedy trochę pisałam i zarabiałam gdzie indziej, pomyślałam sobie, że mnie na to stać. Zgłosiłam się i powiedziałam, ja właśnie mogę tu pracować za te pieniądze, bo ja robię inne rzeczy, więc mnie za to stać. I uczyłam tam chyba 3 lata. Do tej pory spotykam w różnych miejscach moich absolwentów i też to jest bardzo miłe. Dobrze, czy pamiętasz swój debiut? Tak, oczywiście. To był film pod tytułem Wakacje z Madonną, reżyser Jerzy Kołodziejczyk. Film był moją pracą szkolną jeszcze ze studium scenariuszowego. Pracą pierwszoroczną, którą sprzedałam ten scenariusz do telewizji i był tam ten film zrealizowany. Grał Krzysiek Kiersznowski i Marta Klubowicz główne role, oprócz tego Marta Stebnicka, jak również Andrzej Zieliński, który był wtedy po pierwszym roku szkoły teatralnej w Krakowie. Także sami znajomi. Myślę, że ten film jest do obejrzenia, można go znaleźć w internecie. Polecam, bardzo fajny film, warto go zobaczyć, a zwłaszcza warto go zobaczyć jako debiut Ilony i zobaczyć, jak Ilona się przez te lata rozwinęła, bo potem zaczęły się seriale. Potem jeszcze robiłam takie filmy, na przykład Przez lotyk z Magdą Łazarkiewicz, Kocham kino z Piotrkiem Łazarkiewiczem. Także parę takich rzeczy zrobiłam. No i potem jeszcze przed serialami był pierwszy mój film fabularny, czyli Och, Karol. Och, Karol, kto tego filmu nie widział, wszyscy go widzieliśmy, zwłaszcza, że widzieliśmy i pierwszą, i drugą część. Trochę się tak po historii z Koglem Moglem tak się zastanawiam, czy będzie Och, Karol 3 na przykład. O, już chyba nie. Kogiel Mogle skończyliśmy na 4 i to jest naprawdę tytuł Koniec Świata zresztą. Aha, więc czyli już piątki nie będzie. Tak, już piątki nie będzie, ale 4 czeka, aż się kina otworzą. Wszyscy czekamy, aż się kina otworzą, aż otworzy się cała kultura, aż otworzy się cała gospodarka. Niech ten koszmarny wirus wreszcie nam odpuści. Ilona, przychodzą, to jest połowa lat 90., kiedy startuje w telewizji polskiej, startują seriale, tasiemce serialowe. I ten pierwszy, który wszyscy wiemy, który do dzisiaj jeszcze chyba jest kręcony, emitowany, ale wiem, że już przy nim nie pracujesz, to jest Klan. Tak, to tak naprawdę pierwszym tasiemcem w telewizji polskiej był serial W labiryncie, który miał chyba ze 100 odcinków i wtedy to była już astronomiczna liczba. I rzeczywiście jak telewizja rozpisała konkurs na taką telenowelę, to Michał Kwieciński zaproponował,
żebyśmy razem z Wojtkiem Niżyńskim, który właśnie był scenarzystą w Labiryncie, stworzyli taki team do napisania scenariusza na ten konkurs. I napisaliśmy i wygraliśmy ten konkurs. Ta ekipa, która się zgłosiła z Klanem, właśnie Michał Kwieciński, Wojtek Niżyński i Paweł Karpiński, dawny reżyser w Labiryncie, był też tutaj głównym reżyserem i byli współproducentami we trójkę. A ja razem z Wojtkiem pisałam pierwsze scenariusze. Przez 2,5 roku rzeczywiście. 263 odcinki z tego, co pamiętam. Jak to jest pisać taką telenowelę? Współtworzyć taki jednak ciągnący się codziennie emitowany serial, codziennie pokazywany w telewizji. Skąd bierzesz inspirację? Skąd brały się pomysły, żeby to cały czas trzeba rozwijać. Znaczy, ja powiem tak, 263 odcinki to jest nic po prostu. Powyżej 1000 to się zaczyna problem, moim zdaniem. Natomiast prawda jest też taka, że dla mnie to było bardzo fajne, bo po pierwsze, szalenie polubiłam Wojtka Niżyńskiego. Świetnie nam się pracowało. I te 2,5 roku, 3 lata właściwie pracy nad tym serialem wspominam bardzo miło i wspominam też to jako wielką naukę, bo Wojtek był w dziedzinie tych właśnie telenowel, seriali doświadczony dużo bardziej ode mnie i mnóstwo się od niego nauczyłam, a poza tym pracowało nam się po prostu w bardzo fajnej, miłej atmosferze, bo na zmianę umawialiśmy się albo u mnie w domu, albo u niego w domu i tak sobie siedzieliśmy, piliśmy kawkę, czasem zjedliśmy coś dobrego, pogadaliśmy troszkę o znajomych, o rodzinie, a potem wymyślaliśmy kolejne odcinki, żartując sobie z naszych bohaterów, bo uznaliśmy, że to jest jedyna metoda, żeby nie zwariować. I to polecam, nie można podchodzić do tego zbyt poważnie, co nie znaczy, że nie serio, bo trzeba podchodzić do serio, do pracy. Praca jest rzeczą, do której trzeba podchodzić bardzo rzetelnie. No niemniej jednak ja uważam, że praca musi też być jeszcze przyjemnością. I jak jest na przykład na naradach scenariuszowych w moich wszystkich zespołach scenariuszowych, jest zawsze bardzo wesoło. Ja naprawdę po tych naradach często wychodzę z bólem brzucha, ze śmiechu, co nie znaczy, że bez pomysłów. Nie, pomysły też powstają, ale jest oprócz tego fajnie. Dobra, mamy kultowe seriale tak naprawdę, bo Klan stał się kultowym serialem. Kultowym serialem jest cały czas Na dobre i na złe, M jak miłość. Było też przez 2 lata taki cudowny serial Radio Romans. Tak, tak, tak. Szkoda, tak, że nie trwa wiecznie ten serial. No tak, 30 parę odcinków tylko, to w ogóle jak nic. To nic, jeżeli chodzi o telenowelę, prawda? To nic po prostu. Jak to jest pracować w zespole scenariuszowym? Bo ja wiem, że tworzycie razem. Czasami jesteś szefową takiego zespołu. Zazwyczaj, tak, zazwyczaj. Natomiast, no cóż, to jest jedyna metoda zresztą, bo się nie da takiego serialu codziennego pisać. Nawet na przykład Na dobre i na złe ja przez 2 lata pisałam sama. Ale to też jest rzeczywiście bardzo wyczerpujące i takie, no, jakby to powiedzieć, no, człowiek jałowi się z tych pomysłów. Natomiast jeśli jest zespół, to zawsze się nawzajem jakoś po prostu wspieramy, inspirujemy, jest jakaś burza mózgów. No to jest przede wszystkim najważniejsze. Poza tym, no cóż, najważniejsza jest organizacja pracy w takim zespole, to znaczy przebieg całego procesu tworzenia poszczególnych odcinków i mamy jakoś to opracowane i wszyscy wiemy, prawda, jak to musi być. Ważna jest też tabelka z terminami, która zawsze musi u kierownika literackiego wisieć przy biurku, gdzie jest napisane, kiedy zaczynają się zdjęcia do danego odcinka, kiedy jest emisja, a też pierwsze, kiedy w związku z tym trzeba oddać gotowy odcinek. I to są rzeczy bardzo, bardzo ważne. Jak mówi właśnie Wojtek Niżyński, to jest jego powiedzenie, które ja zawsze cytuję, tylko śmierć uzasadnia nieoddanie odcinka w terminie w wypadku scenarzysty serialowego i to jest rzeczywiście straszne, ponieważ czy człowiek jest chory, czy człowiek jest zdrowy, odcinek musi być na termin, pracuje się świątek, piątek, sobota, niedziela, bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że w takiej produkcji zawsze zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. Aktorka zachodzi w ciążę, aktor łamie nogę, ktoś nie przyleciał z zagranicy, bo mu odwołali lot, a jutro muszą być zdjęcia, więc trzeba przepisać całą scenę, więc dochodzi jeszcze mnóstwo tego typu nieprzewidzianych, nagłych sytuacji, które sprawiają, że ten precyzyjnie wymyślony plan jednak czasem jest zaburzony. Więc trzeba mieć też i nerwy, i tyłek ze stali, że tak powiem, bo się siedzi i pisze po prostu po wiele godzin dziennie, poprawia w kółko. Trzeba pamiętać przebieg, bo
Ja jeszcze byłam w wypadku M jak Miłość czy Barw Szczęścia też współproducentem, tak. Więc odpowiadałam też za castingi, za montaż i tak dalej. Więc tak, jeden odcinek był na etapie wymyślania, drugi był na etapie poprawiania, trzeci był na etapie oglądania po montażu, czwarty był na etapie castingowania nowej postaci i żeby to się wszystko nie pomyliło, żeby naprawdę nie wpaść w jakąś taką paranoję pod tytułem zaraz, zaraz, jak to on jest z nią po ślubie? Przecież nie było jeszcze ślubu. No a to, bo to właśnie są te odcinki, które są z różnych momentów. Więc trzeba jednak mieć też takie nerwy jak postronki, trzeba mieć też kogoś, kto całą tą taką encyklopedię wiedzy o bohaterach robi, do którego się można zawsze zwrócić z jakimś pytaniem pod tytułem, w której klasie jest Stasio albo coś takiego. No więc to jest cała logistyka i tak naprawdę kreatywność jest też oczywiście strasznie ważna, ale tej kreatywności to jest, jak ja to mówię, tyle co spacer na spaceriaku w więzieniu. Są ograniczenia budżetu, ilości scen w odcinku, pory emisji, która oczywiście w związku z tym warunkuje tematy, które możemy poruszać i tak dalej, i tak dalej. Więc ograniczeń w takiej produkcji jest tak dużo, że naprawdę jest bardzo, bardzo trudno o jakieś fajerwerki oryginalności. Taka jest prawda. No. Człowiek, instytucja, Ilona, ogarnąć to wszystko. Bo wszystkim się wydaje, że pisanie tak. scenariusza do serialu to się siada do komputera i po prostu się pisze, oddaje się scenariusz i niech se potem robią tak, z tym, co robią, chcą. Co chcą. Na tym są dziesiątki telefonów z planu. Ja pamiętam taką sytuację, jak miałam zajęcia w szkole filmowej w Łodzi i jechałam z naszego domu na wsi do Żyrardowa, gdzie wsiadałam na pociąg. Była potworna gołoleć. Ja po prostu tańczyłam po jakiejś lśniącej od lodu nawierzchni. Przede mną jakiś tir też tańczył. Ja już się zastanawiałam, kto w kogo wpadnie pierwszy. I w tym momencie dzwoni drugi reżyser i mówi tak, pani Ilono, niestety mamy problem. Aktor, tu pada nazwisko. No jakiś problem, wczoraj miał wypadek samochodowy, zdaje się, że pijany, noc w areszcie, nie zwolnią go, próbowaliśmy interweniować. W związku z tym, a my musimy dzisiaj nakręcić tą scenę, bo potem ten wyjeżdża za granicę, tam ma film, ten musi ściąć włosy, coś tam, co zrobić. I ja oczywiście nie mam przy sobie komputera, nie mogę się nawet zatrzymać, bo droga jest bez pobocza. I on mówi, ja mówię, dobra, to niech pan czyta mi tą scenę. I ja mówię tak, to ten dialog przekładamy temu, ten temu i tam coś. I w ten sposób wykasowujemy aktora, który siedzi w areszcie po wypadku spowodowanym po pijaku. No więc to są też takie sytuacje. Teraz przejdę do Kogla Mogla. No, proszę. Dla mnie jest, zresztą Och Karol i Kogiel Mogiel to są takie dla mnie dwa przykłady, o co chcecie zapytać, jak to jest, jak po latach się wraca. No bo premiera Och Karol i Kogla Mogla, no to no tak, dawno temu, oczywiście. I potem pojawia się Och Karol 2 i pojawiają się kolejne odcinki Kogla Mogla. Jak się wraca do tych bohaterów, których się stworzyło? Jak się wraca w ogóle do pisania tej historii na nowo? Och Karolem było lepiej, łatwiej, ponieważ pierwszą wersję scenariusza dwójki napisał Piotrek Wereśniak. Ja byłam tam właściwie taką współpracownicą, jakby korygowałam, podrzucałam pomysł czy coś takiego. Więc to było dla mnie prostsze, bo właśnie gdzieś byłam na zewnątrz troszkę tego pomysłu. Potem byłam współproducentem, to prawda, ale mimo wszystko no, nie musiałam się z tym scenariuszem zmierzyć sama. W wypadku Kogla Mogla to rzeczywiście było tak, że namawiał mnie Tadeusz Lampka, żeby to napisać. Ja mówię, Tadziu, jak będę miała jakiś pomysł, to napiszę, ale nie jestem do tego przekonana. I coś tam mi przyszło do głowy i zaczęłam pisać i mówię, Tadziu, piszę, ale męczę się z tym strasznie. On przeczytał mu kawałek i mówi, Ilona, pisz dalej, no i zrobiliśmy to. Ja mam zastrzeżenia do tego filmu. Ale powiem tak, mam zastrzeżenia do siebie oczywiście jako scenarzystki. Większe jednak mam do reżyserii, do inscenizacji troszeczkę. I jakby coś takiego było, że ja oczywiście rozumiem reżysera, bo był to jego właściwie debiut i wtedy każdy chce zrobić taki swój bardziej film. Ale trzeba wiedzieć, że jeśli się robi coś na zlecenie, że tak powiem, według cudzego pomysłu i to takiego dosyć charakterystycznego,
to tam swojego charakteru pisma nie można za bardzo używać. To musi być w jakiś sposób wpasowane w tą konwencję. A tu myślę, że ten film się tak troszeczkę rozjechał pomiędzy właśnie moją chęcią zrobienia czegoś, co będzie oczywiście jakąś tam współczesną wersją Kogla Mogla, na tyle, ile to się zmieniło życie naszej rzeczywistości po 30 latach, a chęcią Kordiana zrobienia swojego autorskiego filmu. I troszeczkę to się tak jakby nie zeszło. Natomiast jeśli chodzi o czwórkę, który reżyserowała Ania Wieczór-Blusz, to ta czwórka jest moim zdaniem dużo bardziej w stylu tych pierwszych dwóch części. Jest naprawdę taką prawdziwą, zwariowaną chwilami komedią z paroma no, świetnymi rolami, między innymi z Dorotą Stalińską, która naprawdę po prostu opanowuje cały ekran, jak się tylko pojawia. Jest naprawdę fantastyczna. I to jest film bardzo fajny, moim zdaniem bardzo się dobrze udział. No nieszczęście polega na tym, że czekamy z jego premierą, ponieważ mieliśmy zaplanowaną premierę. Dzisiaj mamy 8, tak? 8, tak. No to przedwczoraj. Dziękujemy ci, COVID. Przedwczoraj, 6 stycznia miała być premiera, a dzisiaj film miał wchodzić do kin. Także właśnie taki moment akurat. No, kiedy wejdzie, nie wiem. Nikt nie wie. Nikt nie wie tego. Mamy nadzieję, że może uda się gdzieś w marcu, ale jeśli się otworzą kina na 25%, to się to absolutnie nie opłaca. Z kolei oczywiście mamy ofertę puszczenia tego od razu do platformy streamingowej, ale szczerze mówiąc też nam się to nie opłaca, bo zwrócimy koszty, a to nie tylko o to chodzi. No i w związku z tym chyba trochę poczekamy. Problem taki, że jeśli się będzie czekać do jesieni, to jesienią zbiegną się na ekranach wszystkie premiery, Bondy, tam Cudawianki, wszystko wtedy. Więc będzie po 15 hitów tygodniowo i wtedy będzie się szarpać każde miejsce w multiplexie, więc to też nie jest łatwe. No ale co zrobić? No tak. Tak się stało, nie my jedni jesteśmy tu poszkodowani. Dobra, teraz będzie pytanie o twoją działalność charytatywną, bo jesteś bardzo aktywna też w tej działce. Wspierasz... Ja się staram być aktywna, tylko staram się nie mówić o tym za dużo, więc też powiem bardzo oględnie. Wychodzę z założenia, że ktoś, komu się w życiu udało, poszczęściło, a ja uważam, że mnie się udało i poszczęściło, niezależnie od tego, że może też zapracowałam trochę na to, to powinien pomagać. Ja mam więcej niż potrzebuję, więc wtedy się powinno pomagać innym. Staram się pomagać, pohamować swoje takie pomysły pomagania natychmiast komuś, ponieważ dla mnie każdy na Facebooku ogłoszenie o psie, któremu samochód złamał nogę, powoduje chęć klikania, a też wiem, że no tak się nie da. W związku z tym, pomijając oczywiście dokładanie się do jakichś tego typu akcji właśnie na jakichś zrzutkach czy na się pomaga czy czymś takim, to przede wszystkim mam takie fundacje, które w jakiś sposób wspieram. W Fundacji Siostry Chmielewskiej funduję stypendia dzieciom z biednych rodzin. W Fundacji Gajusz pomagam w rozmaitych ich, to jest łódzka fundacja prowadząca hospicjum stacjonarne, domowe, prócz tego ośrodek preadopcyjny, hospicjum perinatalne dla rodziców, którzy się spodziewają dziecka nieuleczalnie chorego. I tam się staram pomagać zarówno finansowo, jak i też jakąś organizacyjną taką działalnością, propagowaniem działania tej fundacji, bo uważam, że to jest naprawdę wspaniała fundacja. No i taka warszawska fundacja Opiekuńcze Skrzydła Joasi Radziwiłł, która prowadzi taki dzienny dom dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin z Pragi. I tam między innymi mam takiego podopiecznego swojego, Piotrusia, miłośnika komunikacji miejskiej w Warszawie. Jeśli by ktoś chciał się dowiedzieć, na którym przystanku trzeba wysiąść, żeby gdzieś tam się przesiąść, w jakiś inny tramwaj czy autobus, to on wie wszystko. Zna linie autobusowe i tramwajowe wszystkiej całej komunikacji, ale ma swoje problemy innego typu. No i tam się też staram pomóc w rozmaity sposób. Właśnie dzisiaj mamy takie online'owe spotkanie ambasadorów tej fundacji, żeby tam poustalać jakieś pomysły na dalszą działalność w tym trudnym czasie. No staram się po prostu coś robić takiego. A poza tym no, staram się generalnie w ogóle pomagać, więc to ludzie, którzy ze środowiska mnie znają, wiedzą, że
że nie odmawiam i pracy organizacyjnej w organizacjach naszych, czy w ZAIKS-ie, czy w Stowarzyszeniu Filmowców, czy w Związku Zawodowym Scenarzystów, który stworzyliśmy niedawno. No, taką mam jakąś społecznikowską w sobie cechę. Mówiłem, człowiek instytucja, po prostu człowiek instytucja ogarnie i serial, i scenariusz, i film, i jeszcze pomaga innym, i angażuje się w dużo projektów tak naprawdę. No, teraz tego już jest. Jeśli chodzi o zawodowe rzeczy, staram się zmniejszać ilość, chociaż oczywiście ciągle są jakieś ciekawe propozycje, więc trudno odmówić. Ale staram się jednak to zmniejszyć. Już na przykład powiedziałam, że w żaden serial taki Neverending Story wieloodcinkowy się nie zaangażuję. Nie, mam ciągle takie propozycje i rezygnuję. Nawet powiem, że zrezygnowałam już z bycia szefem literackim w Stuleciu Winnych w czwartym sezonie, bo to jest bardzo trudny projekt. Bardzo go lubię, bardzo się cieszę, że to robiliśmy. Przez 3 sezony byłam szefem literackim i ileś tam odcinków też napisałam sama. Ale już czwarty sezon oddałam już komuś innemu, bo po prostu już nie mam za bardzo siły. Dobra. Na tyle pracy. Ostatnie pytanie. Tak. Jakie plany na ten rok? Jaka fabuła, jaki nowy scenariusz? W tej chwili kończę poprawiać scenariusz takiego filmu świątecznego, który nawet myśleliśmy, że będziemy kręcić w tym roku, ale no, sytuacja jest taka, a nie inna. Tam akurat jest wątek ze sporą ilością aktorów dojrzałych, więc też nie możemy ich narażać na to. Więc pewnie w przyszłą zimę będziemy to kręcili. I zaczęłam pisać scenariusz, adaptację mojej własnej powieści, bo jeszcze napisałam 2 powieści w ciągu ostatnich lat i ta druga nosi tytuł Idealna Rodzina. Też ją trochę pandemia dotknęła, bo się ukazała pod koniec lutego i w związku z tym wszystkie targi odwołane, spotkania autorskie i tak dalej. Ale znalazł się producent, który chce po prostu ten wyprodukować film według tej książki i właśnie pisze scenariusz z tej Idealnej Rodziny. No powiem tak, bohaterką jest scenarzystka serialowa, producentka. Będzie wątek autobiograficzny, rozumiem. No tylko to jest takie trochę bajkowe, ponieważ zdradzę tutaj taką sytuację, jakby główny plot, ale to jest na samym początku książki, więc nie robię tu żadnego spoilera. Po prostu któregoś dnia w jej domu zjawiają się 2 główne postacie z jej serialu, ukochanego serialu Polaków pod tytułem Rodzina jest najważniejsza. I próbują jej przemeblować jej życie. Okej, dobrze. Ilona, pięknie dziękuję Ci za tą rozmowę. Było bardzo miło rozmawiać. Kochani, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, kciuk w górę. Jeżeli nie, wyślijcie to nagranie swoim wrogom. Oni tych kciuków dadzą nam miliony, miliardy, 3 miliardy, 10 miliardów. Dzisiaj moją i Waszą gościnią była królowa polskich seriali Ilona Łepkowska. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję Do zobaczenia podczas następnego odcinka.